Dobry wieczór Państwu. Mam zaszczyt powitania Państwa na ostatnim koncercie tegorocznego Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Trochę długi ten festiwal nam wyszedł, ale czasy są takie, jakie są. Mieliśmy zakończyć w maju koncertem finałowym galą beethovenowską, która w końcu odbyła się 8 października. A dziś, proszę Państwa, powitajmy znakomitą orkiestrę kapelę Bydgoszczyzna, którą poprowadzi od pulpitu pierwszego skrzypka Waldemar Kośmieja. Witamy. Jak już mówiłem, wyszedł nam z tego koncertu koncert finałowy tego rocznej edycji 13. nomen omen Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Przypominam sobie finał ubiegłoroczny, gdzie trudno było znaleźć wolny skrawek miejsca na tej sali. Myślę tutaj o koncercie Bomsori Kim i Rafała Blechacza. Dzisiaj możemy być tylko w tej liczbie, w jakiej jesteśmy, za co Państwa przepraszamy i jednocześnie dziękujemy Państwu, że Państwo są z nami, bo niezależnie od wszystkiego, nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu artysty z publicznością i nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu publiczności z artystą. Dziękujemy Państwu za to, że Państwo z nami są. Proszę Państwa, dzisiejszy koncert będzie koncertem niezwykłym, choćby z racji liczby fortepianów, które znajdują się na tej scenie. Można powiedzieć, obiecałem 8, że otworzymy, mam nadzieję, 31 października sklep z fortepianami. Tak się stało. A te fortepiany to fortepiany, które mamy dzięki firmie Yamaha, która jest specjalnym partnerem dzisiejszego koncertu. Bardzo dziękujemy. No i oczywiście, jak Państwo widzą, mamy stałe grono przyjaciół Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Festiwal finansowany jest ze środków miasta Gdańska. To jest główny mecenas Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Nie tylko jest głównym mecenasem, ale również miasto Gdańsk gwarantuje stabilizację finansową festiwalu w przyszłości. Festiwal jest także finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Pomorskiego. Mamy grono wiernych przyjaciół, sponsorów. Głównym sponsorem Gdańskiego Festiwalu Muzycznego jest Energa, grupa Orlen, a partnerem totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Mamy także stałych przyjaciół, jak Robyk, Ziaja, BMG, Goworowski, Ergo Hestia. Wszystkim za wszystko dziękujemy i dziękujemy za wyrozumiałość i za wsparcie w tym wydłużonym do kilku miesięcy czasie. Proszę Państwa, dzisiejszy koncert jest koncertem niezwykłym, choćby z uwagi na to, że mamy 6 fortepianów, jak mówiłem. Ale w ogóle założeniem tegorocznego Gdańskiego Festiwalu było to, że w pewnym sensie wyprzedzamy konkurs imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Wszystko, jak Państwo wiedzą, się zmieniło. Konkurs został przełożony na przyszły rok, ale dominowała w tym roku pianistyka. W maju mieliśmy recitale fortepianowe. Nomen omen, dzięki pandemii również odbył się recital Adama Makowicza, który po prostu nie mógł wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Były koncerty w czerwcu, były koncerty we wrześniu, no i cała reszta w październiku. Dziś koncerty na 2, 4, no i arcyciekawa kompozycja, o której powiem później, na 6 fortepianów. 6 fortepianów marki Yamaha, 6 znakomitych polskich pianistów, laureatów wielu międzynarodowych konkursów, no i zaczynamy. A zaczynamy, proszę Państwa, od koncertu Es-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. To jest koncert na 2 fortepiany, które Mozart skomponował w Salzburgu, najprawdopodobniej myśląc o wspólnym występie ze swoją siostrą Naneri. I tak też za moment to dzieło trzyczęściowe zabrzmi. Tu pojawi się 2 pianistów, Mateusz Klimsiak i Radosław Kurek, a potem usłyszymy kompozycję na 4 fortepiany. To jest dzieło Jana Sebastiana Bacha. Ja zawsze mówiłem, pozwólcie pianistom grać Bacha na fortepianie. I myślę, że to się dobrze sprawdza.
Przypomnę znakomite nagrania Ewy Pobłockiej, chociażby ostatnio Das Woltempirierte Klavier, Jana Sebastiana Bacha na fortepianie. A teraz na czterech fortepianach koncert Amol, oznaczony w katalogu dzieł Bacha 1065 numerem. Ale od razu powiem, że nie jest to dzieło oryginalne. Jest to bachowska transkrypcja koncertu Amol Vivaldiego na czworo skrypiec. Zresztą większość utworów Jana Sebastiana Bacha pisanych na klawesyn albo instrument klawiszowy, lepiej powiedzieć, to transkrypcje kompozycji pisanych na inne instrumenty i bardzo często były to transkrypcje autorstwa innych kompozytorów. I tutaj poznamy pozostałych pianistów, czyli Michał Szypanowski, Bartłomiej Wezner, Paweł Wakarecy, no i jeszcze czwarta postać, Adam Kośmieja. Zatem, proszę Państwa, Mozart na dwa fortepiany, Bach na cztery, a co będzie na sześć, to za moment. Z pianistami gra, przypomnę, Kapela Bydgoszczyńska.
Thank you.
Adam Kośmienia, Michał Szymanowski, Paweł Wakarecy, Bartłomiej Wezner. Kapela Bydgoszczyzna i Waldemar Kośmienia od pierwszego pulpitu. Dziękujemy już znakomitej orkiestrze. Brawa dla kapeli. Proszę Państwa, dzisiejszy koncert oczywiście nie ma przerwy. Dokładnie tak samo jak Państwo nie mają szatni. Takie mamy czasy, takie mamy wymogi. Będzie to przerwa techniczna i przed nami za moment ostatni akt tegorocznego Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, nomen omen 13. Jak już ten 13 się skończy, to mam nadzieję, że będzie 14. Już znamy program Gdańskiego Festiwalu Muzycznego w przyszłym roku. No tak się to nam poprzestawiało. Mam nadzieję, że będzie konkurs imienia Fryderyka Chopina w Warszawie jednak, bo potem trzeba będzie znowu przełożyć konkurs Wieniawskiego w Poznaniu, który także został przełożony. Natomiast inauguracja Gdańskiego Festiwalu zgodnie z planem to 14 dzień maja. Rewelacyjny pianista, którego pamiętamy z konkursu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Potem wygrał jeden z najtrudniejszych konkursów pianistycznych na świecie. Nazywa się Eric Lu. Pojawi się także zwycięzca ostatniego konkursu imienia Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Trudno było przełożyć ten termin, ale udało się. Ubiegliśmy Walerego Gergiewa, który rządzi muzycznym światem w Stanach Zjednoczonych. Zatem pojawi się w Gdańsku ten rewelacyjny, nie Rosjanin, a pierwszy w historii tego konkursu Francuz, Aleksandr Kantorow. Pojawi się także artysta, którego także pamiętamy z konkursu chopinowskiego. Był ulubieńcem publiczności, miał bardzo interesujące interpretacje. Jewgeni Bożanow. Mam nadzieję, że zagra także na bosaka, bo podobnie jak Leszek Możdżer grywa na fortepianie klasykę na bosaka. Planujemy wiele interesujących propozycji i mamy nadzieję, że jak zaczniemy w maju 14, to 22 koncertem Tedeum zakończymy przyszłoroczną edycję Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, gdzie obok dzieł Mozarta, Haydna z udziałem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza pokażemy także pochodzące z tego okresu dzieła kompozytorów polskich. No i jeszcze na zamówienie Gdańskiego Festiwalu Muzycznego przyszłorocznego powstają opracowania utworów Fryderyka Chopina na flet i fortepian. Oczywiście, jak żeby inaczej, znakomity Łukasz Długosz, a przy fortepianie Janusz Olejniczak. To tak w telegraficznym skrócie. A za moment kompozycja, która swoją prawykonanie miała w roku 1973 w John Webb Gallery w Nowym Jorku. To Six Pianos, no, mistrza minimalizmu amerykańskiego kompozytora Steve'a Reicha. Pierwotna nazwa tego utworu to po prostu było Piano Store, czyli taki skład z fortepianami. Ktoś zresztą udostępnił potem kompozytorowi również takie miejsce na wykonanie tej kompozycji. Trudności rytmiczne ogromne. Utwór niezwykle interesujący. Ja tylko powiem, że ta wersja fortepianowa doczekała się także wersji na instrumenty perkusyjne zrealizowanej przez japońskiego perkusistę, a również w dorobku Steve'a Reicha mamy taką kompozycję, która nazywa się Six Marimbas, czyli utwór na 6 marimb. Ale teraz ostatni akt tegorocznego Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, czyli Six Pianos Steve'a Reicha. Ja pozwolę sobie przedstawić pianistów w tej kolejności, w jakiej pojawiali się na estradzie, nie w kolejności alfabetycznej, jak Państwo mają w programie, czyli Mariusz Klimsiak, Radosław Kurek, Adam Kośmieja, Michał Szymanowski, Paweł Wakarecy i Bartłomiej Wezner. I do zobaczenia, mam nadzieję, do usłyszenia w roku 2021. Zapraszam już dziś.
Thank you.
Adam Kośmieja, Mariusz Kimsiak, Radosław Kurek, Michał Szymanowski, Paweł Wakarecy, Bartłomiej Wezner. Państwa zachęcam do oklasków, bo oni chyba jeszcze coś umieją. Adam Kośmieja, Mariusz Kimsiak, Radosław Kurek, Michał Szymanowski, Paweł Wakarecy, Bartłomiej Wezner.
No i tak oto, proszę Państwa, kończy się ta nietypowa 13. edycja Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Ja specjalnie wziąłem program ze sobą, bo te programy przechodzą już do historii, a w przyszłym roku mam nadzieję, że wydrukujemy je tylko raz i nie będziemy musieli poprawiać. Do zobaczenia.